W zamku niesytno widma mieszkają. Stare, strzaskane skrzypią wieżeje. W ruiny gwiazdy z nieba spadają, do piekła wiodą parku aleje. Jęczą i płaczą mroczne podziemia, które od wieków zakrywa ziemia. Pierwsze wzmianki o zamku i wsi Płonina pochodzą z roku 1300. Nazwę zamku legenda przypisuje Henrykowi Czyrna, który według tej legendy był nienasycony w ściąganiu pieniędzy i danin od swoich poddanych. Zamek wybudowany został na skałach, na stromym wzgórzu w centrum wsi. Do czasów współczesnych zachowała się potężna kamienna wieża w formie ośmioboku o nieregularnym kształcie, a także ruiny kaplicy zamkowej, budynku mieszkalnego oraz murów obwodowych. W okresie wojen huzyckich zamek należał do Hansa Czyrna, który przewodził bandzie rycerzy rabusiów. W tym czasie do warowni przylgnęła nazwa Angstwinkel, czyli zakątek strachu. Działalność braci Czyrnów stała się wkrótce na tyle dokuczliwa, że przeciwko nim wyruszyły wojska mieszczan świdnickich na rozkaz biskupa wrocławskiego. Hans von Czyrna poddał się, zdradzając swoich kompanów na zamku Sokolec, za co darowano mu życie i przywrócono włości. Hans powrócił jednak do swojego zbójeckiego procederu, który przerwał dopiero Gunczel von Schweinichen, mordując go w zamkowej kaplicy w roku 1455. Od tego momentu zamek popadł w ruinę, w której pozostaje do dzisiaj. Duch Raubritera ukazywał się w niszczejących murach Niesytna aż do pierwszych lat wojny trzydziestoletniej. Podróżni przejeżdżający nieopodal zamku widywali równie często Hansa pędzącego konno na czele zbrojnej gromady. Później upiór von Czyrna zastąpiony został przez bardziej realne okropieństwa, których w tamtym okresie nie brakowało. Pędzi traktem widmowa gromada. Ten kopyt wiatr niesie po lesie. Ponad zamkiem noc głucha zapada. Późne lato pochyla się w jesień. Oni pędzą, kulbaki mrok plami, krwawe chusty noc wiesza na murach. Leśne licho przyzywa i mami. Księżyc ukrył pobladłą twarz
w chmurach. Raz na 100 lat w zamku Niesytno w Płoninie spotkać można także krwawą zjawę Białej Damy. Legenda mówi, że w ten sposób manifestuje tutaj swoją obecność duch Ryty von Wirsch, pokutującej za zamordowanie siostry. Widmo ukazuje się nocą w pobliżu zamku, błagając napotkanych spóźnionych przechodniów o pomoc i obiecując w zamian ukryte w ruinach zamkowych skarby. Zamek w Niesytnie był wielką atrakcją turystyczną już w XIX wieku, kiedy w budynku bramnym oraz w wieży zamkowej istniało schronisko młodzieżowe. Około roku 1900 ówczesny właściciel zabytku przeprowadził konserwację Zamku Górnego i udostępnił go do zwiedzania. Z wieży zamku rozciągały się bowiem widoki na okoliczne góry, a także na Karkonosze. Podczas II wojny światowej w zamku mieścił się ośrodek szkoleniowy Luftwaffe. Z tego okresu pochodzą legendy o rzekomych zakładach zbrojeniowych, sztolniach pod zamkiem, czego przykładem miała być wykuta grota znana już w XIX wieku. W tym również czasie grupa młodych hitlerowskich lotników po raz ostatni widziała zjawę Ryty, która pojawiła się nagle na zamkowym tarasie. W ruinach zamku Niesytno straszy. Kiedy noc się nad zamkiem zamyka, słychać szlochy, westchnienia, jęki. Księżyc spływa ze zmurszałych poddaszy, biała zjawa wśród gruzów przemyka, nóż skrwawiony wyrasta jej z ręki. Biorąc pod uwagę, że Ryta von Wirsch pokazuje się w zamkowych ruinach raz na 100 lat, jej kolejnej wizyty w Niesytnie należałoby się spodziewać na początku lat 40. obecnego stulecia. Czy do tej pory znajdzie się ktoś, kto przywróci zamkowi dawną świetność, a mieszkającym w nim zjawom stworzy godziwe warunki do dalszych manifestacji? Jak dotąd nic na to nie wskazuje. W zamku Niesytno mur porasta coraz to grubszą mchu patyną. Gubią się ścieżki w gęstych chaszczach, jak przed wiekami chmury płyną i nikną gdzieś na widnokresie. I znów się lato chyli w jesień.